108 new artifacts making their debut at the exhibit. The most important thing about the artifacts is not what we see, but what we know about them, is the stories they have. Nie uwierzysz własnym oczom, gdy zobaczysz te 15 przerażających artefaktów odzyskanych z Titanica. Ich widok przeszyje cię dreszczem i sprawi, że przemyślisz swoje plany dotyczące rejsu, który być może kiedyś zamierzasz odbyć. Najbardziej szokujące odkrycia na samym końcu, dlatego zachęcam zobaczyć cały film, gdy kawałek po kawałku będziemy odkrywać jedną z największych tragedii wszechczasów. Jeśli lubisz takie tematy, to zostaw łapkę w górę i napisz komentarz Titanic, a przypnę ci serduszko. Zegarek kieszonkowy. Stary, zardzewiały zegarek kieszonkowy został odzyskany z ciała pasażera, który zginął na Titaniku. Zegarek należał do Sanaya Kantora, rosyjskiego żydowskiego imigranta, który był na pokładzie Titanika w dniu tej strasznej katastrofy. Artefakt został początkowo odzyskany z jego ciała po wyciągnięciu go z lodowatych wód w ramach operacji ratunkowej po zatonięciu statku 15 kwietnia. Zegarek ma historię godną Jacka i Rose. Sanai, mający wtedy 34 lata, podróżował na Titaniku z żoną Miriam. Para pochodziła z Rosji i weszła na pokład statku jako pasażerowie drugiej klasy. Mieli nadzieję rozpocząć nowe życie w Ameryce, zamierzając studiować medycynę i stomatologię po osiedleniu się w Nowym Jorku. Sanai był futrzarzem i planował sprzedać kufry futer, aby sfinansować ich marzenie o wielkim amerykańskim stylu życia. Niestety los miał dla nich inne plany. Para nigdy nie miała szansy rozpocząć wspólnego życia, ponieważ zgodnie z zasadą kobiety i dzieci najpierw, Miriam bezpiecznie dotarła na łódź ratunkową, ale Sanai odmówił wejścia na łódź i jak tysiące innych został zmuszony do lodowatych wód po zatonięciu statku. Jego ciało później wydobyto z zimnych wód. Po kilku dniach w lodowatym morzu szwajcarski zegarek był w opłakanym stanie. Wskazówki całkowicie zniknęły, tarcza była poplamiona, mechanizm zardzewiały, a srebrna powłoka prawie całkowicie zniszczona. Mimo swojego stanu, zegarek został sprzedany na aukcji za $57,500, ponieważ pomagał utrzymać historię Titanika żywą przez ponad 100 lat. Torebka z aligatora. Jednym z luksusów Titanika była torebka z aligatora, która należała do brytyjskiej modystki Marion Minwell. Minwell, która przenosiła się do Stanów Zjednoczonych, aby zamieszkać z córką i wnukami, nie planowała wejścia na pokład Titanika. Jednak po tym, jak inny statek, na który miała się zaokrętować, został wycofany z eksploatacji, kupiła bilet trzeciej klasy. Wśród przedmiotów w jej torbie znajdowały się jej akt małżeństwa, rachunek za kanarka, potwierdzający wysyłkę do emerytowanego krewnego oraz list od poprzedniego właściciela, potwierdzający płatności. Fakt, że dokumenty były w jej torebce, która chroniła zawartość przed morzem, pozwolił im przetrwać. Według konserwatorów grubość i jakość skóry aligatora są nieporównywalne z czymkolwiek, co można znaleźć dzisiaj, co czyni z niej przedmiot długowieczny, który przetrwa próbę czasu. Niestety Minwell zginęła na Titaniku. Trzeba się tylko zastanawiać, jakie byłoby jej życie, gdyby udało jej się wsiąść na swój pierwotny statek i dotrzeć do Ameryki. Oprócz tego, że jest jedną z najsłynniejszych tragedii znanych ludzkości, Titanic wiąże się z jedną z największych historii miłosnych, co zawdzięczamy filmowi. Mimo że nie ma żadnych konkretnych dowodów na istnienie Jacka, ponieważ wygrał bilet w konkursie i nie było zapisów o jego wejściu na pokład, jego i Rose historia miłosna pozostaje tragiczna. Choć nie możemy cieszyć się rzeczywistością tej historii, warto wiedzieć, że miłość była na pokładzie Titanica. List miłosny został znaleziony w starożytnych artefaktach, które odzyskano prawie 70 lat po katastrofie. Steward kabinowy Titanica o imieniu Richard Gettys napisał list do swojej żony. List został napisany na oryginalnym papeterii Titanica i nawet miał oryginalną kopertę Starline, kiedy go znaleziono. Oprócz deklaracji miłości, list zawierał również informacje, które znać mogli tylko pasażerowie statku. Richard opisał swojej żonie niemal kolizję Titanica z SS City of New York 10 kwietnia, kilka dni przed zderzeniem z górą lodową.
Luksusowy liniowiec prawie uniknął śmierci i zniszczenia o włos. Incydent spowodował ciągnięcie lin statku przez śruby napędowe, co doprowadziło do zerwania lin stalowego liniowca. Kolizję udało się uniknąć dzięki interwencji kapitana Smitha, który użył holownika, aby odciągnąć swój statek. Richard wspomina w liście, że ludzie na pokładzie uważali to za zły omen. Radio Titanica. Zanim cokolwiek powiesz, pozwól, że wyjaśnię jedną rzecz. Radio jest częścią statku, która jeszcze nie została odzyskana. Mimo to zasługuje na honorowe miejsce na tej liście ze względu na swoje znaczenie i zawartość. Czy radio zostanie odzyskane, jest tematem bardzo długiej debaty. Znane w roku 1912 jako maszyna Marconi Wireless Telegraph, radio na pokładzie statku wysyłało sygnały alarmowe do pobliskich statków, gdy dostrzeżono zagrożenie. To uratowało życie około 700 osób, które mogły wejść na łodzie ratunkowe i zostać uratowane. Zwolennicy wydobycia radia twierdzą, że jest niezwykle ważne, aby je odzyskać, zanim zostanie utracone na zawsze. Nagrania podwodne pokazują, że maszyna jest pokryta rdzą i może wkrótce stać się nieodkrywalna, jeśli nie zostaną podjęte działania. Jednak ciała wielu osób, które zginęły na statku, nigdy nie zostały odzyskane, a debata dotyczy tego, że wciąż mogą tam być szczątki ofiar. Prawnicy sprzeciwiają się wydobyciu radia, ponieważ plan nurkowania nie uwzględniał możliwości obecności ludzkich szczątków. Co więcej, aby odzyskać radio, musieliby wyciąć się do komory radiowej statku, co jest stanowczo sprzeciwiane przez zwolenników ochrony. Nie wiadomo, czy radio kiedykolwiek zostanie odzyskane i przyniesione na powierzchnię, ale jedno jest pewne. Usłyszenie głosów tych, którzy teraz nie żyją, i rzucenie okiem na to, co się stało tamtego fatalnego dnia, będzie bardzo przejmujące. Menu ostatniego posiłku. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co było w menu największego luksusowego statku na świecie? Zaraz się dowiesz. Ludzie na całym świecie wciąż są zafascynowani Titanikiem 104 lata po jego zatonięciu. Nie tylko ze względu na ogrom tragedii, ale także dlatego, że historia Titanica to opowieść o dawnej odwadze i szlachetności. To również opowieść o dawnych różnicach klasowych. Rozważ menu dla pasażerów pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Szczegółowa lista opcji obejmowała kilka dań opisanych w menu wraku Titanica. Pasażerowie pierwszej klasy mieli dostęp do całego mnóstwa różnych rodzajów delikatesów, a nawet menu drugiej klasy, choć nieco mniej wyrafinowane, wciąż oferowało pyszne dania. Wśród nich były pieczony indyk z sosem żurawinowym, wiosenna jagnięcina z sosem miętowym oraz pieczony dorsz w ostrym sosie. Były też pudding śliwkowy i galaretka z wina. Z drugiej strony menu trzeciej klasy bardziej przypominało papkę. Na śniadanie, obiad i kolację serwowano ziemniaki gotowane i zupę ryżową. Ważne jest, aby pamiętać, że Titanic miał najlepszą restaurację na pokładzie, co potwierdza to menu. Na jeden lunch było dostępnych ponad 40 różnych opcji posiłków i to tylko na jeden posiłek dnia. Oczywiście tylko dla pierwszej klasy. To brzmi szaleńczo, ale było rzeczywistością. Przezwany wielkim kawałkiem, duża część kadłuba Titanica została wydobyta z głębin oceanu. Dlaczego jednak tak wielki fragment zatopionego statku jest tak ważny? Wielki kawałek waży aż 15 ton i ma wymiary 4 metry na 9 metrów. Po raz pierwszy został zauważony w 1994 roku, a po nieudanej operacji ratunkowej w 1996 roku, kiedy kabel podtrzymujący kawałek pękł, został ostatecznie odzyskany w 1998 roku. Ten fragment kadłuba jest zdecydowanie największym artefaktem z Titanica, jaki kiedykolwiek odzyskano. Po bliższym zbadaniu okazało się, że pochodził z prawej burty statku, co tylko dowiodło, że statek ostatecznie padł ofiarą potężnych sił natury. Okrągłe okna wciąż miały swoje szyby, a wielki kawałek jest obecnie wystawiony na widok publiczny. Stanie obok niego daje poczucie, jakbyś stał obok samego Titanica. Ludzie, którzy odwiedzili wystawę, byli zachwyceni jego obecnością. Wielu z nich było poruszonych do łez, a niektórzy twierdzili, że odczuwali mrowienie, gdy go dotykali. Wielu odwiedzających czuje większą więź z Titanikiem, gdy patrzy na ten ogromny kawałek kadłuba. Dzięki temu opowieść staje się czymś więcej niż tylko mitem. Można obserwować jej wpływ na wielu odwiedzających wystawę siedzących w salach obserwacyjnych. Skrzypce.
Jeśli oglądałeś film Jamesa Camerona Titanic, na pewno pamiętasz orkiestrę grającą, gdy statek tonął. Czy wiedziałeś jednak, że to naprawdę miało miejsce? Tak, to prawdziwa historia, a jednym z wielu przedmiotów odzyskanych z zatopionego statku były skrzypce, które grały, gdy statek zanurzał się w wodzie. Po uderzeniu statku w górę lodową Ośmios Asterisk, Asterisk Miosobowa Orkiestra została poproszona o granie muzyki podczas ładowania łodzi ratunkowych, aby uspokoić przerażonych pasażerów. Wielu świadków później relacjonowało, że muzycy grali aż do ostatnich chwil, a żaden z nich nie przeżył tej tragedii. Najbardziej poruszająca część tej historii to fakt, że lider orkiestry Wallace Hartley został wyciągnięty z wody kilka dni po zatonięciu Titanica, a jego futerał na skrzypce wciąż był przypięty do jego pleców. Jeden z ratowników wziął go jako pamiątkę. Ciało Wallace'a zostało przewiezione do Anglii i pochowane po procesji pogrzebowej, która zgromadziła dziesiątki tysięcy ludzi. Torba zawierająca skrzypce została znaleziona kilka lat po zatonięciu, a badania wykazały, że należały one do Wallace'a Hartley'a. Członkowie orkiestry nie byli częścią załogi statku i mieli pełne prawo opuścić statek i uratować swoje życie. Dlaczego więc tego nie zrobili? Ci muzycy poświęcili swoje ostatnie chwile na uspokojenie umysłów i serc tysięcy pasażerów, którzy byli skazani na śmierć. Chaos na statku był niesamowicie tragiczny, z orkiestrą grającą Nearer My God to Thee, bliżej mój Boże do Ciebie, gdy statek tonął w głębiny oceanu. Skrzypce Wallace'a zostały odzyskane i zwrócone jego byłej narzeczonej Marii, a później zostały kupione przez brytyjskiego kolekcjonera za oszałamiającą sumę 1 700 000 funtów. Do dziś pozostają jednym z najdroższych kawałków pamiątek związanych z Titanicem. Emocje, które musiała przeżywać Maria po usłyszeniu tej historii, są trudne do wyobrażenia. Odwaga i niezłomność Wallace'a i jego orkiestry na zawsze pozostaną w sercach ocalałych oraz reszty świata. Fiolki z perfumami. Podczas misji ratunkowej w roku 2000 skórzana torba została odzyskana. Ekspert od ratownictwa Dick Barton powiedział ABC News, że nie mogli zrozumieć, co widzą, dopóki nie wynurzyli się na powierzchnię. Gdy otworzyli torbę, coś bardzo interesującego się wydarzyło. Otwarcie torby wypełniło laboratorium perfumami z epoki edwardiańskiej. Torba zawierała 62 małe fiolki z próbkami perfum, które należały do 47-letniego producenta perfum Adolfa Saffielda, pasażera pierwszej klasy z Manchesteru. Saffield uciekł ze statku, ale zostawił swoją skórzaną torbę, która została odkryta lata później. Odkryto także kilka innych toreb, które wszystkie miały jego nazwisko i, jak się okazało, zawierały próbki perfum. Po odzyskaniu zniszczeń statku, zapachy Saffielda otrzymały drugie życie. Perfumy zostały rozłożone na składniki chemiczne, aby odtworzyć zapach, co doprowadziło do stworzenia perfum nazwanego Legacy 1912. Jeśli zastanawiasz się, jak pachnie, mówią, że zapach to delikatna cytryna, neroli, różany rumieniec i ciepła, subtelna ambra. Projekt opakowania został zainspirowany drzwiami wydobytymi z wraku. Cherubin z brązu. Cherubin z brązu był częścią wystawy artefaktów z Titanica, formalnie pokazywanej w hotelu Luxor i kasynie w Las Vegas. Cherubin był elementem lampy, która stała przy schodach łączących pokład C z pokładem promenady. Choć można było je zobaczyć w całym Titanicu, posągi cherubinów były najbardziej zdobione wzdłuż pięciopoziomowej wielkiej klatki schodowej. Według CNN jeden z poglądów jest taki, że pochodził z wyższego poziomu wielkiej klatki schodowej w pierwszej klasie, ponieważ jest mniejszy od cherubinów na głównych lądowaniach schodów. Statua straciła swoją pochodnię i lewą stopę, prawdopodobnie gdy została wyrwana ze swojego miejsca. Po premierze hitu kasowego Jamesa Camerona Titanic ten cherubin zyskał sławę. Był idealnym, romantycznym tłem, gdy Jack zdobywał serce Rose na wielkiej klatce schodowej. Niektórzy mylą tego dużego cherubina z mniejszym, który został odzyskany z dna oceanu. Przerażające w tej religijnej ikonografii jest to, że była używana jako literalne centrum tak ogromnej tragedii. Cherubiny są zwykle znane jako nosiciele tronu lub stworzenia, które służą Bogu. Niektórzy ludzie widzą w tej religijnej postaci głębsze znaczenie. Przed wyruszeniem Titanica często twierdzono,
że nawet Bóg nie jest w stanie zatopić statku. Jednak niektórzy religijni ludzie widzieli w tych twierdzeniach poważne bluźnierstwo i wierzyli, że Bóg tego nie puści płazem. Wielu ludzi było przekonanych, że to ludzka pycha była przyczyną zatonięcia Titanika, tak samo jak boska kara. Czy cherubin przetrwał wszystkie te lata w wraku i został ostatecznie znaleziony jako religijne przesłanie? Nikt nie może powiedzieć tego na pewno. Dzwon. 14 kwietnia 1912 roku, około godziny 23:40, Titanic płynął po falach z taką samą majestatycznością jak zawsze. Obserwator statku zauważył ogromną, lśniącą strukturę, a człowiek w bocianim gnieździe dostrzegł wielką flotę gór lodowych i zadzwonił trzykrotnie dzwonem alarmowym, aby ostrzec załogę i pasażerów o nadciągającym zagrożeniu. Kilkadziesiąt lat później, w 1987 roku, ikoniczny dzwon został odzyskany i obecnie znajduje się w Muzeum Titanica. Frederick Fleet i Reginald Lee, obserwatorzy statku, na szczęście przeżyli tragedię i opowiedzieli swoje wersje wydarzeń. Co zaskakujące, ujawnili, że mogli dostrzec górę lodową wcześniej, gdyby mieli lornetki, które pomogłyby im w ich pracy. Na pytanie, jak dużo wcześniej, Frederick odpowiedział: wystarczająco wcześnie, żeby się jej uniknąć. Po śmierci swojej żony, Frederick odebrał sobie życie 10 stycznia 1965 roku. Trudno zrozumieć, jak bardzo ten incydent wpłynął na życie wszystkich, którzy byli na pokładzie. Samo wyobrażenie sobie, co czuli wszyscy na statku po trzykrotnym dzwonieniu dzwonu, jest niemożliwe do pojęcia. Kapelusz. Kolejnym przedmiotem z kolekcji osobistych rzeczy odzyskanych z wraku jest melonik. Ten melonik został odzyskany w 1993 roku i jest w zaskakująco dobrym stanie, biorąc pod uwagę, że został odkryty w otoczeniu wraków na dnie oceanu. Niewiele wiadomo o właścicielu kapelusza, ale jako że kapelusze były dość popularnym męskim dodatkiem tamtych czasów, każdy z setek mężczyzn na pokładzie mógł go nosić. Nie wiadomo, do kogo należał kapelusz, ale tragedia wszystkich ludzi na statku tej nocy nadal pozostaje taka sama. Nuty grajne przez zespół. Nuty grajne przez zespół zostały cudownie odzyskane z północnego Atlantyku. Znaleziono dwie części muzyki. Mobile Bay z około 1910 roku i Put Your Arms Around Me Honey z broadwayowskiego show Madame Cherie wśród wraków. Drugi przedmiot należał do Howarda Irwina, który był na podróży dookoła świata z przyjacielem, a dziewiczy rejs Titanica miał być ostatnim etapem ich podróży. Irwin z drugiej strony nie wszedł na pokład. Mógł zostać obrabowany tuż przed wypłynięciem Titanica, ale zarówno jego przyjaciel, jak i jego rzeczy znalazły się na statku. Henry Sudahol Jr., towarzysz Irwina, tragicznie zginął w katastrofie statku. Wiedza o rodzaju muzyki granej na statku przybliża nas do wyobrażenia sobie, jak to musiało być na pokładzie Titanica. Mimo że opisy luksusu brzmią niesamowicie, to co nastąpiło, to jedna z największych tragedii, jakie świat kiedykolwiek widział. Odkrywanie coraz więcej szczegółów na temat podróży naprawdę sprawia, że tragedia wydaje się bardziej realna i większa, niż można by sobie wyobrazić. Męski but to jeden z najrzadszych przedmiotów odzyskanych z Titanica ze względu na jego opłakany stan. Na pierwszy rzut oka może wydawać się zniszczonym i zużytym butem, ale jeśli przyjrzysz się bliżej, odkryjesz o wiele więcej. Ten źle zachowany męski skórzany but składa się tylko z wierzchu, czapki i częściowego kawałka z wewnętrzną wkładką. Patrząc na ten męski but, przypominamy sobie o bardzo realnych ludziach, którzy byli zaangażowani w tak ogromną katastrofę. Łatwo jest przeoczyć wpływ, jaki to wydarzenie miało na każdą osobę na pokładzie gigantycznego parowca i zagubić się w liczbach i statystykach oraz ogromie całej sytuacji. Równie przerażające jest myślenie o tym, jak tysiące ludzi czuło się w tych długich i bolesnych momentach prowadzących do ich śmierci i zniszczenia jednej z największych struktur na świecie. Przypomina nam to o niezliczonych ludziach, którzy mieli nadzieję rozpocząć nowe życie w Ameryce, ale nigdy nie dotarli na brzegi wolnego świata, aby zacząć nowe życie. Kruchy stan statku tylko potęguje uczucie nieubłaganej natury oceanu i gigantycznych fal, którym gigantyczny statek uległ. Telegraf. W
przeciwieństwie do radia, które jeszcze nie zostało odzyskane, telegraf maszynowy był jednym z urządzeń statku, które wróciło na ląd. Ten artefakt został znaleziony w 1987 roku. Maszyna była używana do przekazywania rozkazów do maszynowni i komunikacji z całą załogą na pokładzie. Ten telegraf był prawdopodobnie urządzeniem, które było używane do komunikacji między członkami załogi, gdy zauważono górę lodową i zaczęła się panika. Uważa się, że odegrał centralną rolę w zderzeniu z górą lodową, chociaż nadal nie jest jasne, jakie dokładne rozkazy były wydawane z mostka do maszynowni i odwrotnie, jedno jest pewne – Titanic zwolnił po zderzeniu. Oznacza to, że jakiekolwiek rozkazy były przekazywane, przyjęto je zbyt długo. Statek uderzył w górę lodową 37 sekund po jej zauważeniu, a wszyscy wiemy, co stało się później. Klucze. Wiele żyć zostało uratowanych dzięki temu unikalnemu zestawowi kluczy. Samuel Heming, członek załogi, użył ich do zdobycia lamp ratunkowych, które były używane do oświetlania drogi dla osób opuszczających statek. Lampy były przechowywane w pomieszczeniu poniżej pokładu, więc Heming musiał narazić swoje życie, aby je zdobyć. Heming został uratowany z tonącego statku i resztę życia spędził z trzema kluczami w posiadaniu, zanim zostały zakupione przez prywatnego kolekcjonera. Były przekazywane z pokolenia na pokolenie i to nie tylko te klucze zostały wystawione na aukcję. W roku 2016 klucz do szafki z Titanica został sprzedany na aukcji za 100 tysięcy dolarów. To niesamowite zobaczyć części historii, o których słyszeliśmy całe życie i które oglądaliśmy w filmie. Ale wszystko zaczyna wydawać się zbyt realne i zbyt bliskie domu. Prawdziwi ludzie, ponad 1500 żyć zostało utraconych jednej nocy. Nieświadomi odwiedzający na morzu zostali złapani przez okrutną naturę. To wszystko na dzisiaj, moi przyjaciele. Mam nadzieję, że podobało wam się oglądanie filmu. Skomentujcie poniżej, który artefakt sprawił, że poczuliście dreszcze. Podzielcie się nim z przyjaciółmi i subskrybujcie, aby zobaczyć więcej filmów takich jak ten w przyszłości.